Jeżeli szukacie końców do FIFA 15 z płatnością przelewem lub paysafecard, to polecam fifashop.pl, a wpisując kod Jacob macie 5% zniżki. Cześć, witajcie, z tej strony Jacob, witam was w kolejnym odcinku otwierania paczek, tak jak wam obiecałem, kolejne 15 tysięcy razy 10 do wydania, czyli 150, łącznie. Jest ta okazja, że 15 tysięcy, znaczy 15, paczki po 15 tysięcy, więc trzeba ją wykorzystać. 20 zł, w tym 7 rzadkich, nie, przepraszam, 24 karty, w tym na pewno 20 zł i 7 rzadkich. Zaczynajmy bez większego przedłużania, bo po co, po prostu. No to co, czy zawodnik z Atletico Madryt da nam kogoś dobrego? Kentrao na sam początek. Tu mamy jakiegoś zapieprzacza, 90 tempa, troszkę gorszy dribbling, prawe skrzydło, no nie wiem. No ale raczej bez większego zachwytu, trzeba powiedzieć sobie. Bez większego zachwytu, no tutaj będziemy discardować te, które nam nie są potrzebne, reszta idzie do klubu. No i jedziemy dalej. Duża paczka premium. Messi. Nie pogardziłbym Messim. O, Morales. Dostajemy Moralesa Mierzejewski. Złoty Mierzejewski. No, a reszta bardzo, bardzo słaba. Chociaż Lindegarda jest świetny zawodnik, aczkolwiek niewiele warty w tej FIFA. Nie żarujmy się. Tim Howard. Uwaga. Timmy. Pomijmy, nie pomijamy. Dzeko, jak zobaczyłem ten overall, to miałem na coś lepszego, znaczy miałem nadzieję na coś lepszego, niestety tak się nie stało, reszta bardzo, bardzo przeciętna, no i ponownie wysyłałem wszystko do klubu, nie jestem zadowolony jak na razie z tych paczek, bardzo nie jestem zadowolony, napiszcie mi co wy trafiliście, jeszcze mam nadzieję, że są tacy, którzy potrafiali informy i najlepszych zawodników możliwych. Mertens, on jest trochę warty akurat, to dwóch Belgów mamy. On jest trochę warty, idealnie by spasował do mojego, do drogi do chwały, do mojego składu, jeżeli chodzi o środkowego pomocnika ofensywnego, aczkolwiek, no, nie możemy sobie tak zrobić, przetransferować, dlatego otwieramy dalej z myślą o tym, że trafimy kogoś takiego, bom, Ronaldo, Messi, Ibrahimowicz, na Traore, no to trafiliśmy, no, ale w sumie statystyki ma całkiem niezłe, 88 tempo, 84 dribblingu, nie można ponarzekać, coś tutaj jest? Trzech Belgów trafiliśmy w jednej parce. To się często nie zdarza, pamiętam jak robiliśmy collection booka właśnie z Lachem, to najtrudniej było Belgów trafić i nawet ani jemu, ani mi nie udało się skompletować totalnie drużyny. Także coś to znaczy, Rodrigo ten, ile tu się świeci, Pele, Rodrigo, Giroud, nikt nic nie warty, aczkolwiek to co mi Rodrigo robi, to jak on mi z problemy zawsze sprawia, jak gram przeciwko niemu, to jest niesamowite. Oswaldo jeszcze. Ogólnie dużo złotych, ale mało tak naprawdę wartości. Nie wszystko złote, co się świeci, prawda? Znaczy tu akurat chyba wszystko jest złote, co się świeci, no ale wiecie o co chodzi. No Isco, trafiamy Isco, zdecydowanie najlepsze trafienie. Tutaj mamy jakiegoś napastnika, Villalba. 91 tempa, 68 strzałów, 75 driblingu. Jako napastnik z Argentyny, on może być coś warty. No, aczkolwiek niekoniecznie musi. Dobra, zobaczmy ile nam do końca zostało. Trzy paczki do końca. Isco najlepszym trafieniem. To chyba mówi samo za siebie, jeżeli chodzi o 20 paczek, które mam utworzyć. Przynajmniej na razie. Mkhitaryan. Mkhitaryan jest na pewno od niego droższy. To jestem pewny. No. Tylko, że to nadal niewiele. To nadal niewiele. To jak otwierałem paczki za ile? Za 20... Za 200 tysięcy. Za 7,5 tysiąca to trafiają lepsze karty niż teraz. Także nie jestem jakoś mega zadowolony. Uwaga. Lampard. No nie za bardzo. Lampard. Jak szanuję tego gościa i wiem, że jest naprawdę genialnym zawodnikiem, to nie czarujmy się. Tutaj za dużo warty nie jest. I ostatnia paczka, moi drodzy, na dzisiaj. I uwaga. Czy trafimy kogoś dobrego? O, Lacazette. W sumie niezły, no, w sumie niezły, aczkolwiek jak sami wiecie, znowu jej się popisało Photoshopem. Jest ten sam w sumie nawet. Jak wiecie, Lacazette'a sobie wystawimy na licytację, niech ktoś go tam sobie kupi. Konko w sumie też możemy, bo Konko może być dużo warty. No ale reszta trafia albo do naszego zespołu, albo na Quicksell. Okej, moi drodzy, dziękuję wam bardzo, no niestety chciałbym wam dać wam lepsze paczki akurat. Chyba mam jednak większe szczęście do tych za 7,5 tysiąca, także chyba na nich się skupimy. Dziękuję wam bardzo za uwagę, chyba że jakaś paczka za 100 tysięcy będzie, niej nie można odmawiać. Trzymajcie się i do usłyszenia kolejnym razem na moim kanale.